koncercie klasycznym w gminie Sarnaki, który jest przystankiem muzycznym trzeciego festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego, który to odbywa się w Białej Podlaskiej. Witam serdecznie mieszkańców. Witam serdecznie wszystkich gości. Cieszę się, że nasza mała, urokliwa gmina z tak wspaniałą historią, związaną między innymi z brawurowym odbiciem rakiety V2 i z mieszkańcami przywiązanymi do tradycji i chrześcijańskich wartości, gości dzisiaj wyjątkowych artystów, którzy w tym pięknym i kameralnym kościele w Serpelicach ugoszczą nas piękną muzyką. W koncercie zabrzmią między innymi utwory Bacha i Wieniawskiego oraz arie do oper Mozarta, Pucciniego, Verdiego. Wybrzmią też utwory muzyczne Rossiniego. Koncert ten odbywa się w wyjątkowym miejscu dla świętej pamięci Bogusława Kaczyńskiego. To właśnie tutaj, w Serpelicach, nasz mistrz każde wakacje spędzał z rodziną, odpoczywając w dziewiczej przyrodzie z gościnnymi mieszkańcami, którzy gościli na tak zwanych gankach. Dobitnie i pięknie, jak ukochał Serpelice i okolice, wyartykułował w słowach, które powiedział w Polskim Radiu. Przez kolejne lata zwiedziłem całą kulę ziemską. Odwiedziłem najpiękniejsze plaże świata. Cieszę się, że w moim życiu miałem i karaibskie plaże, hotele Ritz i Waldorf Astoria i Serpelice. Ale po latach najlepiej wspominam plaże nad Bugiem. Thank you.
słowa Kaczyńskiego, nie mogę odmówić sobie tej przyjemności, żeby przywołać ten wątek z życia Bogusława, bo jak mówię, że Mozart, jak miał 3 lata, grał na klawesynie, a Bogusław Kaczyński, jak miał 3 lata, to grał na pianinie i wystąpił właśnie w jednym z lokali w Białej Podlaskiej przed publicznością. Miał pierwszy publiczny występ właśnie jako 3-latek, może miał 3,5 roku. Nie wiemy chyba dokładnie. No i zagrał taką piosenkę ludową Staś mi pierścionek przywiózł z jarmarku. Czy Państwo znają tę melodię? Ktoś zna, prawda? Na pewno. I zagrał, to się cieszyło takim powodzeniem, że 3 razy bisował, ponieważ nie miał przygotowanego na ten występ innego utworu. I wtedy stwierdził, że będzie artystą. No a potem różne sytuacje życiowe spowodowały i kontuzja ręki, bardzo poważna, że jednak zdecydował się, że nie będzie pianistą, wirtuozem fortepianu, tylko zostanie wirtuozem słowa. I był mistrzem słowa cudownym, którego podziwiamy do dziś. I cieszymy się, że ten chłopak z Białej Podlaskiej wychłonął w świat i zrobił taką wielką karierę, ale zawsze wracał myślami i wracał do Białej Podlaskiej, do swoich rodziców i z sentymentem także przyjeżdżał do Serpelic. A zatem chyba z góry nas dzisiaj tu słucha, prawda?